Cześć, witam Was. Dzisiaj jesteśmy nad Sanem, piękną pstrągową wodą. Mamy kwiecień, czyli środek sezonu pstrągowego. Pogoda wprawdzie nie rozpieszcza, jak to w kwietniu, ale dzisiaj postaram się opowiedzieć parę rzeczy o sprzęcie marki Sewicz, który możemy zastosować podczas łowienia pstrągów potokowych. Jest to ryba, z którą związałem się bardzo dawno temu. Uwielbiam ją łowić. I łowię ją przede wszystkim krótkimi wędziskami. W ofercie Sewicz jest kilka pozycji, które spełniają moje wymagania i świetnie nadają się do tego typu łowienia. Zarówno do łowienia przynętami gumowymi, jak też twardymi, woblerami czy błyskami obrotowymi. Teraz w ręku mam wędkę Parabellum o długości 190 cm i wadze do 5 g. I jest to moim zdaniem świetna wędka do łowienia przynętami gumowymi. Takimi jak ragworm, mini sandel, czyli imitacje jakichś wodnych żyjątek, robaków. Jest bardzo delikatna i czuła. Niektórzy powiedzą, że kluskowata. Natomiast właśnie o to w tym chodzi. Krótka wędka w niczym mi nie przeszkadza. Staram się łowić pstrągi, podając im przynętę pod nos, czyli trafiać w punkt. Krótkim wędziskiem lepiej się to robi. Natomiast po braniu i w czasie holu krótka wędka tylko i wyłącznie pomaga. Z długą możemy mieć problem, szczególnie jeśli stoimy w wodzie. Ostry nurt powoduje, że nie jesteśmy w stanie ryby podprowadzić sobie pod nogi bądź do podbieraka. Z krótką wędką nie mam takiego problemu. Nie mam także problemu z zasięgiem. Łowię albo cienkimi żyłkami, albo cienkimi plecionkami, gdzie końcówka zakończona jest przyponem bądź to z żyłki, bądź z fluokarbonu. Potrafię naprawdę bardzo daleko rzucić jednogramową przynętą. Jesteśmy nad Sanem i kontynuujemy temat pstrągowy. Wszystkie pstrągi, jakie udało nam się złowić dzisiaj i wczoraj, są mocno oklejone pijawkami. Świadczy to o tym, że w połowie kwietnia woda jest jeszcze zimna, pstrągi są przemarznięte, stoją na dnie, niechętnie podchodzą do powierzchni. Pogoda też nam nie sprzyja. Jest pochmurno, temperatury średnie. Dlatego szukamy ryb głęboko, pomiędzy kamieniami, w głębokich dołkach, za zwaliskami. Do tego lepiej sprawdza nam się imitacja larwy, ragworm. Przynęta przeze mnie została dociążona troszeczkę więcej niż wynosi gramatura główki jigowej, dedykowanej w opakowaniu wraz z przynętami. Pozwala mi to sięgnąć ryb oddalonych od brzegu. Nie muszę wchodzić im na głowę. Woda jest niska i czysta. Nie ma możliwości podejścia w tej chwili pstrąga bardzo blisko. Rzucam tym bardzo daleko. Sprowadzam na taką głębokość, na jaką chcę, bez ryzyka urywania przynęty. Ragworm w czerwonej wersji, tej prostej, nie tej karbowanej, sprawdził się nam najlepiej. I imitacje larw
które także zostały przez nas użyte, to są sandale. Małe gumki, kilkucentymetrowe, w kilku wersjach kolorystycznych. Sprawdziły nam się białe i różowe. Pewnie dlatego, że to zawsze są kolory, które działają. Ale tutaj także. Z kolei przy tych gumach odjęliśmy 1 gram od dedykowanej główki 3-gramowej, gdyż była za ciężka. Grzęzła w zielu pomiędzy kamieniami. Były z tym problemy. 2 gramy spowodowały, że jesteśmy tak samo w stanie sięgnąć pstrąga przyklejonego gdzieś do dna. Ryby biorą naprawdę agresywnie i pewnie. Gumowe przynęty jednak to nie wszystko, co znajduje się w ofercie Sewycz i możemy zastosować podczas łowienia pstrągów potokowych. Oczywiście błystki, kawiar i roteks. Szczególnie o roteksach chciałbym powiedzieć 2 słowa, gdyż w tym roku pojawiło się takie właśnie pudełko ze świetnie dobranymi wersjami kolorystycznymi błystek. Także korpusy zostały zmienione. Mamy w tej chwili 2 możliwości. Korpus lżejszy albo cięższy. Spektrum zastosowań bardzo wielkie, od łowienia szczupaków, okoni, kleni, jazi, na pstrągach skończywszy. Przynęta Myfly, czyli nimfa, która jest dedykowana raczej cieplejszej porze roku. Okresowi, kiedy jętki masowo zaczną odrywać się od kamieni, wypływać do powierzchni, wtedy pstrągi naprawdę na nich ostro żerują. Nasi konsultanci z cieplejszych krajów donoszą, u nich ten proces już nastąpił. Tam, gdzie następuje wyrój jętki i są pstrągi potokowe, przynęta Myfly jest numer 1. U siebie musimy na to jeszcze poczekać, natomiast już dzisiaj zachęcam do kupienia tych przynęt, aby nie przegapić tego momentu. Wobbler Prey, 7-centymetrowy, w nowej odsłonie. Od ubiegłorocznej wersji różni go nieco zmodyfikowany kształt, dostał troszeczkę brzuszka, zupełnie nowe, fajne wersje kolorystyczne. Jeszcze lepiej trzyma się wody, jeszcze lepsza, bardziej wyczuwalna praca. Całkowicie został wyeliminowany system, taki element, który w ostrym nurcie, bocznym nurcie potrafi woblera wypluć do powierzchni albo zgasić jego pracę. Preje naprawdę na każdą wodę i nie tylko na duże ryby. 7-centymetrowego woblera połknie 20-centymetrowy pstrąg. Naprawdę polecam. Jak łowić przynętami gumowymi, o których wspominamy w tym materiale, na dużej rzece, łowiąc pstrągi potokowe? Prowadzę przynętę podobnie jak podczas jigowania na okoniach. Ze względu na to, że używam krótkiego wędziska, a przynętę posyłam dosyć daleko, wędkę mam zawsze bardzo wysoko uniesioną. W zależności od gramatury, którą dobiorę,
mogę sobie pozwolić albo na bardzo delikatne poderwania, po których następuje chwila pauzy, gdzie przynęta spada pomiędzy kamieniem, nie dotyka dna. Jeśli używam większej gramatury, staram się przynętą bardzo mocno, ostro, szybko dżigować. Ona wtedy bardzo gwałtownie pomyka pomiędzy kamieniami, pomiędzy zawadami, dokładnie tam, gdzie czają się pstrągi. Krótkie wędzisko wymusza na mnie czasem podejście bliżej, niż bym sobie tego życzył. Natomiast to jest jedyny w zasadzie minus używania krótkich wędek na pstrągach, nawet na dużej rzece. Na takich wodach jak San, żeby być skutecznym w połowie, i tak musimy wejść do wody. Na małych rzeczkach pstrągowych mały kij, krótki kij w zupełności nie przeszkadza. Jesteśmy w stanie sięgnąć rybę w każdym dołku, przede wszystkim podać celnie. Do łowienia pstrągów w zupełności wystarczą nam kołowrotki maksymalnie do rozmiaru 30. Ważne jest, aby szpula nie była zbyt mała. Ciasno nawinięta, czy żyłka, czy plecionka potrafi się mocno skręcać, szczególnie, że łowimy zazwyczaj w ostrych nurtach, zmieniamy przynętę z gumy na obrotówkę, która ma tendencję do skręcania. Ważne więc przy doborze kołowrotka, aby był on dobrze wyważony w stosunku do wędziska, nie za duży, lekki, a przy tym miał dosyć obszerną szpulkę. Osobiście używam i żyłki, i cienkich plecionek. Plecionka oczywiście zakończona na odcinku ostatniego metra fluokarbonem bądź przyponem z żyłki. Zawsze stosuję krętlik zagrawką. Jest to dla mnie wygodne. Mam świadomość, że pstrągi czasem po prostu są w stanie dostrzec ten element i się spłoszyć. Natomiast bardzo często zmieniam przynęty. Nie obchodzę całego łowiska z jednym tylko wabikiem. Próbuję każdą miejscówkę obłowić. Przez chwileczkę przez gumę, jeśli nie ma efektu, zmieniam na błyskę obrotową, by po momencie wrócić do woblera na przykład. Żyłki do średnicy maksymalnie 0,18. Naprawdę to jest solidny kawał linki. Niewiele ryb jest w stanie nam zerwać taką linkę. Ważne to jest, aby precyzyjnie ustawić hamulec kołowrotka. To on w zasadzie robi całą robotę. Im cieńsza żyłka, tym delikatniej możemy prowadzić, tym większe mamy czucie przynęty, szczególnie jeśli chodzi o przynęty gumowe. Żyłki używam właśnie wtedy, kiedy sięgam po gumy. Brania pstrągów są nie tak agresywne, nie tak mocne, gwałtowne. Przynęta po prostu jest zassana bardzo delikatnie ze sztywnego zestawu. Bardzo często ryby wtedy spadają, odpinają się, nie zdążymy może zaciąć. Tutaj możemy sobie pozwolić na ten ułamek zwłoki w zacięciu, gdyż taka przynęta dobrze poprowadzona jest naprawdę bardzo głęboko przez pstrągi zasysana. Po plecionki sięgam z kolei, gdy łowię twardymi przynętami, błystką obrotową, woblerem. Tutaj pstrąg potokowy gwałtownie uderza. Branie jest zazwyczaj mocne, poprzedzone jakimś pościgiem w rzece. Jeśli zdarzają się sytuacje, że widzimy pstrąga, który przez kilka metrów płynie nam za przynętą, znaczy się, że nie jest nią zainteresowany, jest chętny do brania, wyszedł ze swojej kryjówki, natomiast przynętą, coś z przynętą musimy zmienić. Wtedy sięgam właśnie po gumę i zazwyczaj od razu następuje branie.